Witam wszystkich na konferencji pomocowej. Ten radyczny gości na miał już nie pięć. Ten gospodarzy pana Enkla i Tobi. Proszę o komentarz do meczu trenera Stali Rzeszów. Dzisiejszy mecz, szczególnie ta pierwsza połowa, graliśmy bardzo, bardzo dojrzale z przeciwnikiem, który bardzo odważnie i agresywnie na nas ruszył i wytrzymał w tym pressingu kilkanaście minut. Udało nam się w tym czasie wyjść z kilkoma akcjami i już do przerwy ten mecz powinien się zakończyć przynajmniej dwoma, trzema bramkami. Po przerwie kontynuowaliśmy dobrą grę. Przede wszystkim w końcówce meczu wykazaliśmy się taką dobrą dojrzałością zespołu i dzisiaj wspomnę o tym, że w meczu debiutował 18-latek, rocznik 2001, który strzelił bramkę. I również po nim było widać, jaka z niego bije dojrzałość. Zagraliśmy dobre spotkanie, przede wszystkim po tej porażce na Garbarni wyjazdowej chcieliśmy dzisiaj przede wszystkim wziąć te 3 punkty. Nie patrzymy kompletnie w tabelę, bo na razie tabela to jest ruchoma i po każdym meczu może się zmieniać o kilka pozycji, więc przede wszystkim dobry mecz, ale radość będzie ultra krótka, bo już w sobotę gramy 7 rano i oczywiście chcemy pójść za ciosem i oczywiście wygrać to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Proszę o komentarz do meczu trenera gospodarza, pan Enrique Domi. Witam wszyscy. Zgadzam z trenerem Stalu, że to pierwsza połowa. Myślę, że można mu powiedzieć, przyznać i mam gratulację, że dzisiaj przegraliśmy po prostu sportowo z drużyną, która była lepsze dysponowana dzisiaj. Przede wszystkim pierwsze połowę nie daliśmy rady. Trochę organizacja gry u nas delikatnie szwakowało, ale po pierwszej połowie na przerwę robiliśmy trochę korekcję i to dało owoce i uważam, że po tego, co jak trener powiedział, że powinien prowadzić 2-0 czy 0 pierwszej połowie, to my powinniśmy prowadzić 2-0 w drugiej połowie. Mieliśmy lepsze okazje. Trudno. Nasza sytuacja nie jest komfortowa. Nie ja i moja drużyna pierwszy raz, kiedy ja jestem trenerem, tutaj jest taka sytuacja, ale tu trzeba w najszybszym meczu jechać do Legionowia, szukać następne 3 punkty. Uważam, że nas stać, to nie mam żadnej. Zgadzam z trenerem, że dzisiaj stał mi trochę więcej dojrzał na ten. My mieliśmy trochę swoje braki, ale nie będę szukał teraz alibi. Po prostu przegraliśmy dzisiaj sportowo, tak mogę powiedzieć i przyznać i odebrać do klatki, że jest tylko przykro, że powiem o drugiej połowie troszeczkę więcej taki spokój do wykończenia. Znowu mamy trochę sytuacje, które nie 100, 200% znowu nie trafią, ale trudno. Ważne, że mamy sytuację, to jest pozytywne. Druga rzecz jest tak, że ja wierzę do tego drużyny, nie ma żadnej wątpienia do tego. Jestem przekonany, że w krótkim czasie to wychodzi od tego, powiem, dołu, co jesteśmy. Dziękuję bardzo, jeżeli Państwo macie pytania, zapraszam. Nic tak bardzo poważnie. Znowu zapalenie przez buty, to coś. Dzisiaj dostaliśmy, przed meczem dostaliśmy informację, że niestety on nie jest dobre tego typu. Ale myślę, że to jest kwestia parę dni, nie więcej. Powiedział pan, że znajduje się pan jakby pierwszy raz w takiej sytuacji, że tak, zwycięstw. Ale na ile pan może teraz odbudować ten zespół? Oczywiście, ja lubię wyzwania. Całe życie mam wyzwania. Chcę mówić, nie ważne jak padasz, ważne jak podniesz. U życia mamy różne ciosy. Nie tylko piłkę. Mamy życiowe, urodziny, zdrowie i tak dalej. Tak? Pytanie jest, zostajesz na kolanach, leżysz i będziesz płakał, jedzieć, czy stać i stawiać czoło tego wyzwania. I tyle. Dopóki, jak powiemy, mamy 29 meczów. Jeżeli policzymy po 3, no to jest do grania ile? Wiemy? Jest 87 punktów. Może nie 87, ale możemy robić 80. Ja nie mam żadnego. To jesteśmy. Dla mnie to jest nowe wyzwanie. Ja tak
powiem panom dzisiaj. Jeszcze raz powtórzę. Ja nie przegibam. Albo uczę, albo wygrywam. To znaczy przegrane dzisiaj to jest nauka. Tylko to. Mogę do trenera? Na ile Grzegorz Gonczarz pana teraz przekonał po tych meczu szalonej bramce, że tych dwóch najlepszych strzelców trzeciej ligi z ubiegłego sezonu gdzieś tam siedzi na ławce ze mną? Nie siedzi, bo Tomek Płonka po prostu ma uraz i ten uraz go wyklucza teraz być może też z sobotniego meczu, ale będziemy walczyć, żeby do piątku doszedł, bo jest nam również potrzebny. Natomiast to jest jak z każdym zawodnikiem. Jeden zawodnik czasem ma lepsze dni, drugi ma gorsze. I kiedy Artur Pląskowski był naprawdę w dobrej formie, grał, nie strzelał bramek, ale dochodził do sytuacji i byliśmy z niego zadowoleni. No ale Grzegorz ostatnio zagrał naprawdę świetne zawody, wszedł, strzelił bramkę, ale bramka była pokłosiem też jego bardzo dobrej dyspozycji. Dzisiaj ponownie strzelił bramkę, więc wzmacnia oczywiście siebie samego w tej pozycji, żeby móc grać. Natomiast my tak podchodzimy, że każdego tygodnia obserwujemy po prostu tych zawodników i też dopasowujemy czasem do stylu gry przeciwnika, do tego jak drużyna też wzrostowo wygląda, jakiego typu zawodnika potrzebujemy. I przede wszystkim panują zdrowe relacje, my dokładnie mówimy, czasem tłumaczymy, nie musimy, ale uważamy, że zawodnik czasem potrzebuje tej szczerości i po prostu on nie musi się do końca zgadzać z tą decyzją, ale żeby szanować, że my naprawdę każdą decyzję mocno myślimy, przemyślimy tą sytuację i rozmawiamy. I dzisiaj Grzegorz strzelił bramkę, ale to też nie powiedziane, że on w sobotę wyjdzie od początku, bo Artur Pląskowski jest również w dobrej dyspozycji. My mamy tutaj trzech ludzi, którzy, poza teraz Tomkiem kontuzjowanym, którzy naprawdę mocno rywalizują i może być taka sytuacja, że raz w jednym tygodniu jeden będzie lepszy, w drugim tygodniu drugi, i my jako trenerzy też musimy to zauważyć i po prostu w każdym momencie wykorzystywać tą okazję do tego, żeby czasem jednego podmienić na drugiego. Ale tak samo mamy na innych pozycjach. Dzisiaj Łukasz Mozer, który grał najpierw na 10, wcześniej grał na 6, wrócił na 10, dzisiaj musiał grać z konieczności na lewej obronie, bo Piotr Głowacki dzisiaj rano również zgłosił uraz i nie mogliśmy z niego skorzystać, był na ławce, ale po prostu wiedzieliśmy, że on nie wejdzie. Tak samo sytuacja z Damianem Michalikiem, który nam wypadł, i tak samo jeszcze z kilkoma innymi piłkarzami, tak jak z Sadzawickim, który jeszcze nie zadebiutował, bo niestety nawarł się urazu i czeka go trochę dłuższa przerwa, więc tych zawodników mamy więcej, ale właśnie po to, żeby w tym danym momencie, jeśli jeden, drugi ma kontuzję, ktoś jest delikatnie pod formą albo ktoś jest w wybitnej formie, po prostu staramy się to wyczuć i wpuścić danego zawodnika, a kto będzie grał w sobotę dzisiaj, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo zobaczymy stan zdrowotny w piątek przed meczem. To pierwsze pytanie, trochę się pan zdenerwował przy tej sytuacji z rzutem karnym, jak pan widział tą całą akcję i może trener Górnika też powie, czy... Okej, sędzia gwizdnął karnego, więc jest karny, nie ma dla mnie dyskusji. Niech sprawdzą na wideo i oczywiście ocenią to. My jesteśmy rozliczani jako trenerzy, piłkarze są rozliczani, tak samo sędziowie, więc oni też mają na co. To nie jest tak, że oni sobie sędziują i popełniają błąd i później nie ponoszą konsekwencji. Oni ponoszą konsekwencje. Z naszej perspektywy nie było, ale sędzia gwizdnął i niech to ktoś inny oceni. Nie jesteśmy od tego. Tak jak wcześniej komentowałem decyzję sędziowie, też sobotę na ostatnim meczu przecież Częstochowa też był karny przeciw nas, nie komentował. I teraz dzisiaj też nie jest. Zostawiam to, czasami są emocje tego, czy błąd ludzkie, czy błąd, nie wiem, można nazywać, jest bez komentarzy. Zostawiam sędzie, niech się sędziuje, niech się pisze. To są emocje, które my reagujemy jak trenery, które widzi możliwe inaczej, oni widzi inaczej. Niestety nie mam obwaru ekstraklasy, żeby to potwierdzić, musimy akceptować tę decyzję. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję serdecznie państwu. Dziękuję.